Dziękuję bardzo. Jeszcze taka dygresja. Kiedyś w czasie, kiedy część posłów w Parlamencie Polskim walczyła o ustawę upamiętniającą ludobójstwo na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej, była taka demonstracja pod Sejmem, którą prowadziłem zresztą. Przemawiałeś i wtedy powiedziałeś, że na przykład przyczyny rzezi wołyńsko-galicyjskiej sięgają także nie tylko do Moskwy, nie tylko do Berlina, ale także do Londynu. No, niedługo potem ukazały się ciekawe wydawnictwa, które pokazywały, że wysłannicy z Londynu, oficerowie, byli w oddziałach UPA jako obserwatorzy i, że tak powiem, jeździli tam dosyć regularnie. Tak jest. To zostało przypomniane, szanowni państwo, w kolejnym ukraińskim chyba właśnie numerze czasopisma Szkoła Nawigatorów, które bardzo serdecznie państwu polecam, dlatego że autorzy publikujący na łamach tego czasopisma właśnie z całą pewnością wykonują te dobre robotę czasem naiwnie, a czasem bardzo podchwytliwie, zaglądając pod podszewkę oficjalnej historiografii. Z takich innych spraw to tutaj wiszą obrazy. W słowie naiwnie nie ma. Jasne. Nie chciałbym, żeby ono brzmiało lekceważąco, deprecjonująco. Co jakiś czas zmieniamy, jak gdyby tutaj wystrój.